Dzisiaj zakończyliśmy 35. saletyńskie spotkanie młodych i w dniu dzisiejszym kluczowe były trzy punkty programu. Pierwszy to czas świadectw. Uczestnicy podzielili się między sobą tym, co przeżyli w trakcie saletyńskich spotkań młodych. Po wypowiedziach można wysnuć wnioski, że rzeczywiście był to dla nich wyjątkowy czas, że bardzo dużo Pan Bóg zdziałał w ich życiu. Kolejny punkt, można powiedzieć ten najważniejszy, czyli Eucharystia, która również była tym oficjalnym zakończeniem spotkań. Przewodniczył jej ksiądz Grzegorz Grzebroń, prowincjał polskiej prowincji księży misjonarzy saletynów i również wygłosił do nas Słowo Boże dotyczące tematu tych spotkań face to face. Mówił o relacjach, szczególnie zwracając uwagę na relacje z Bogiem, relacje z osobami najbliższymi. To, że mamy, jak to powiedział ksiądz Grzegorz, jedno serce, które powinniśmy tak samo obdzielić wszystkich wokół. Jesteśmy tutaj i mamy to doświadczenie, że jesteśmy w jakiejś wspólnocie, że mamy ze sobą ludzi, którzy wspierają nas w wierze, którzy nam pokazują, że wierzą w to samo, co my i tak jak my, że wierzą w tego samego Boga, że starają się wypełniać te same Boże przykazania, że mają tę samą matkę i że też trudności życiowe mają podobne, że też chcą tak jak my iść razem właśnie w kierunku zbawienia, że chcą tak jak my należeć do Kościoła. Zobaczmy, że dzięki tym trzem jakby środowiskom, tym trzem miejscom my wzrastamy nie tylko jako ludzie, jako nie wiem, Krzysiek, Ania, Agnieszka, Paweł, ale my wzrastamy też jako uczniowie Chrystusa, jako ludzie ochrzczeni, jako ludzie wierzący, jako katolicy, jako ludzie zaznajomieni z La Salette, jako ludzie, dla których Dębowiec jest bliski. Można by jeszcze takich elementów wiele wymieniać. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Pan Bóg wykorzystuje te nasze naturalne obszary wzrostu do tego, żeby nam również pokazać, że dzięki tym relacjom, zrozumieniu tych ludzkich relacji, my się możemy również rozwijać duchowo. Bo On nam się objawia jako Ojciec, pokazuje nam, że mamy Matkę Maryję i że jesteśmy w jednym Kościele, że tworzymy wspólnotę, dzięki której rozwijamy się i wzrastamy. Ostatni punkt, tak naprawdę tak kończący całkowicie spotkanie, to głoszenie orędzia Matki Bożej z La Salette. Ksiądz Paweł Obrzut, saletyn posługujący w Gdańsku, przedstawił słowa Maryi, przedstawił treść orędzia młodym naszym uczestnikom, tak aby tak na końcu dobrze zapamiętać to, co dla nas dla saletynów jest tak ważne, czyli przesłanie pięknej Pani z La Salette. I już teraz zapraszamy na kolejne spotkanie, saletyńskie spotkanie młodych. Jeśli chodzi o porę roku, nic się nie zmienia. Spotykamy się w lipcu od 3 do 6 lipca, więc niewielka zmiana w dniach. Możecie sobie już zapisać w kalendarzach od 3 do 6 lipca 2023 roku w Dębowcu saletyńskie spotkanie młodych na żywo. I już teraz Was serdecznie zapraszamy.